Szczęśliwy, kto sobie patrona, Józefa ma za opiekuna. Niechaj się niczego nie boli, bo święty Józef przy nim stoi, nie zginie. Niechaj się niczego nie boli. Bo święty Józef przy Nim stoi, nie zginie. Szkaplerz świętego Józefa Szkaplerz świętego Józefa jest zewnętrznym znakiem pełnej ufności czci dla opiekuna Zbawiciela i Oblubieńca Maryi. Przypomina o wyższości życia duchowego nad doczesnym, i o konieczności modlitwy. Początki Myśl o ustanowieniu szkaplerza pojawiła się równolegle we Włoszech i we Francji około roku 1865. Szkaplerz świętego Józefa został zatwierdzony dla Kościoła powszechnego przez papieża Leona XIII. 18 kwietnia 1896 roku. Pieczę nad tą pobożną praktyką powierzono zakonowi kapucynów. W 1964 roku stolica apostolska rozszerzyła prawo poświęcania i nakładania szkaplerza na wszystkich kapłanów. Opis Szkapleż świętego Józefa składa się z dwóch płatków fioletowej tkaniny, na którą nakładany jest mniejszy żółtej bądź złotej barwy. Tasiemki łączące oba płatki szkapleża są białe. Zwyczajowo na złotej tkaninie umieszcza się wyobrażenie świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus i lilią w dłoni z podpisem Święty Józefie, opiekunie Kościoła, módl się za nami. Rysunek może być wykonany na białym tle, ale powinien być, w sposób widoczny, obramowany złotą lub żółtą ramką. Na drugim płatku szkapleża umieszcza się rysunek krzyża, papieskiej tiary, wraz z kluczami Świętego Piotra, nad którymi unosi się gołąb. Symbol Ducha Świętego. Pod spodem dodaje się wezwanie. Duch Święty jego przewodnikiem. Trzy kolory szkapleża nawiązują do trzech najważniejszych cnót świętego Józefa. Fioletowy do pokory, złoty bądź żółty do sprawiedliwości, a biały do czystości. Cel. Katolicy poprzez noszenie szkaplerza Świętego Józefa wyrażają cześć dla Świętego Józefa, patrona Kościoła Powszechnego, pragnienie naśladowania Świętego w jego pokorze, sprawiedliwości i czystości. Chcą uprosić ducha chrześcijańskiego, wyrażającego się w bojaźni Bożej i wiernym wypełnianiu Obowiązków stanu. Wzywają opieki świętego dla Ojca Świętego, Kościoła Powszechnego oraz siebie w życiu, a zwłaszcza w chwili śmierci. Aby otrzymać powyższe łaski, należy nosić dniem i nocą poświęcony i nałożony przez kapłana szkaplerz oraz codziennie powtarzać akt strzelisty. Święty Józefie, opiekunie nasz, módl się za nami. Przyjęcie szkaplerza nie powinno być czynnością czysto formalną, ale powinno być poprzedzone przygotowaniem polegającym na zapoznaniu się z postacią i posłanictwem świętego Józefa i modlitwie z spowiedzi sakramentalnej oraz przyjęciu Komunii Świętej. W tym celu polecam lekturę książki Święty Józef, w której znajdują się rozważania o życiu świętego Józefa, podzielone na 31 rozdziałów, modlitwę litanią do świętego Józefa lub odprawienie, przynajmniej nowenny, do świętego. Szkaplesz należy poświęcić w sposób, jaki zatwierdziła stolica apostolska, Szkaplerz można przyjąć, nawiedzając Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, bądź pisząc na adres mailowy szkaplerz małpa Dzień pierwszy. Osobowość Świętego Józefa Nabożeństwo do Świętego Józefa nie zawsze przynosi mu zaszczyt. Często przypisuje mu się osobowość mdłą, bezbarwną. Ileż to razy przedstawia się go jako starca. Oczywiście, jako starca pełnego świętości i dobroci, który musi wzbudzać sympatię. W każdym przypadku jednak odebrano mu przywilej młodości. Wiek, który mu przypisywano, Wydaje się całkowicie nieproporcjonalny do roli, jaką musiał odegrać w Nazarecie. Widząc go tak obarczonymi latami, z bujną, wspaniałą brodą, można by go uznać za dziadka Jezusa, a wobec Maryi za jej ojca raczej niż oblubieńca. Bez wątpienia nie liczono się z tym, że przedstawiając go w ten sposób, nie przysparza się czci Maryi i jej dziecku. Zamierzono raczej uczynić Józefa opiekunem czy protektorem Maryi niż towarzyszem życia. Tak jakby młodość Józefa mogła stanowić niebezpieczeństwo dla czystości dziewiczej jego oblubienicy. W ten sposób odebrano świeżość, Temu małżeństwu, niszczono jego harmonię, usuwając zeń młodą miłość, która musiała istnieć u podstaw ich związku. Przez to również odebrano Jezusowi prawdziwego Ojca, tak jakby dziecko mogło wzrastać i rozwijać się jedynie w kontakcie z mądrością Starca. Na szczęście, w ostatnich latach. Przyszła reakcja i dąży się coraz bardziej do nadania Józefowi rysów człowieka młodego. Chociaż Ewangelia nie wspomina o jego latach, możemy przyjąć, że w chwili zawarcia związku z Maryją Józef był w wieku, w jakim zazwyczaj żenią się młodzi ludzie. Młodość swoją połączył Józef z młodością Maryi. Należy go więc przedstawiać w postaci człowieka młodego. Dodajmy zresztą, że Józef nigdy nie zaznał starości, gdyż umarł przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezusa. Młoda przede wszystkim była dusza Józefa i jego osobowość. Przywilejem młodości jest chęć odnowienia, przekształcenia świata. Młodzi patrzą na świat jako na teren, na którym mogą wyładować swe siły, swą zdolność działania. Siły te wydają się młodym nieograniczone. Chcieliby ich użyć dla przemiany i ulepszenia świata. Marzą o przetworzeniu świata, aby stał się lepszy. I nie mylą się, tak marząc. Ponieważ dzięki nieustannemu wkładowi młodości, ludzkość powoli uwzniaśla się. Z taką właśnie umysłowością młodego człowieka Józef stanął wobec świata, jaki mógł widzieć ze swego galilejskiego miasteczka, zdawał sobie sprawę z tego, że jego zawód nie pozwoli mu wywrzeć jakiegoś widzialnego wpływu. Na rozwój ludzkości, ale z całej duszy pragnął przyczynić się do ukształtowania lepszego świata. W narodzie żydowskim takie dążenia młodego człowieka były podsycane żarem nadziei mesjańskiej. Od bardzo dawna Żydzi niecierpliwie oczekiwali Mesjasza Zbawiciela, i aż dotąd to oczekiwanie nie zostało spełnione. Jednakże czy nie odnawiało się ono w każdym pokoleniu jako opory w serc? Niewątpliwie Józef również żywił aspiracje do czekania się idealnego ustroju, jaki miał zaprowadzić Mesjasz. Wierzył więc w nadejście nowego świata, wiedząc zaś, że godzina jego przyjścia. Zależy od wszechmocy Bożej, chciał mieć swój skromny udział w przygotowaniu Królestwa Mesjańskiego. Przyczyni się zaś do tego, gdy w sposób doskonały będzie się starał być takim, jakim go chce opatrzność i to w miejscu, jakie mu wyznaczyła. Z żarliwą ufnością swej młodości wierzył, że przez swoje życie które podobałoby się Bogu, przyspieszy ukształtowanie nowego, bardziej świętego ludu. Tę postawę, pełną zapału, Józef zawdzięczał nie tylko młodości, swych sił fizycznych i temperamentowi. Wywodziła się ona z młodości Boga, wszak On jest bytem zawsze młodym, udzielającym człowiekowi. Prawdziwej młodości, która trwa i nie więdnie. Józef otworzył swą duszę na wewnętrzne działanie Pana przez całkowitą gotowość poddania się woli Bożej. Dlatego był przeniknięty zapałem, radością wszechogarniającą, przez którą Bóg daje odczuć swą obecność. Bóg udzielał jego duszy młodości głębszej niż była nią młodość Jego ciała. Użyczał Mu nowego spojrzenia na świat, pragnienia odnowy wszystkiego. Józef zapałał entuzjazmem dla lepszej przyszłości, którą miał przynieść Mesjasz, zapowiadany przez proroków. Taki musiał być stan duchowy Józefa w chwili, gdy spotkał Maryję. Młodości ducha nigdy już nie utracił. Czyż wydarzenia, które w przyszłości miały wywrzeć wpływ na jego życie osobiste, nie świadczyły, że miał słuszność oczekując rychłego nadejścia nowego świata? I czy te wydarzenia nie pokazały mu, że on, tak mały wobec bezmiaru świata, mógł przyczynić się skutecznie, do przygotowania Jego odnowy, to też te wydarzenia wzmogło jeszcze młodzieńczy zapał Józefa. Jeżeli nie możemy wyobrazić sobie Maryi jako staruszki, i wydaje się nam zawsze młoda, to to samo powinniśmy myśleć o Józefie. Nigdy nie utracił młodości, natchnionej przez młodość Bożą. Niemniej charakterystyczna. Niż bujna, starcza broda Józefa jest kwitnąca różdżka, czyli łody Galilii w jego ręku, przedstawiana w wielu obrazach i rzeźbach. Są to oczywiście symbole. Kwitnąca gałązka przypomina według legendy szerzonej w apokryfach boski wybór przeznaczający jego jedynego spośród tak wielu. Na oblubieńca dziewicy. Lilia przypomina godną podziwu czystość tego dziewiczego oblubieńca, lecz ów gest trzymania kwiatu, tak mało stosowny dla mężczyzn, sprawia, że wygląda on konwencjonalnie i przesłania męską siłę jego osobowości. W swoich spracowanych rękach Józef trzymał zupełnie inne przedmioty niż kwiaty. W duszy Józefa było wiele delikatności. Młodość jego była prawdziwą wiosną, której nie brak poezji, był i rozkwit w jego życiu, co przejawiało się w jego zaręczynach. Z wielką świeżością uczuć spotkał Maryję, skoro został wybrany przez Boga. Na jej oblubieńca przypuszczamy, że był przez Boga obdarowany niezwykłą wrażliwością, zdolną pojąć i ocenić subtelność duszy Maryi i zharmonizować się z nią. Niemniej jego osobowość nie przypominała ozdobnej rośliny. Nie było w niej nic sztucznego, ckliwego, nic przesadnego. Nie popadała ona w płytki sentymentalizm. Józef był człowiekiem, który zawsze zachował swój męski temperament i duszę niezwykle silną. Potrzebował tej siły, aby spełniać obowiązki głowy rodziny. Nawet jego czystość była wyrazem tej siły, autentycznej siły duchowej, która zapewnia panowanie ducha nad ciałem. I umie sobie nałożyć życiową dyscyplinę. Dzięki śle swego charakteru był oparciem dla Maryi, jak małżonek dla małżonki. Posiadał również autorytet Ojca i wychowawcy wobec dzieciątka Jezus. Śle charakteru Józefa towarzyszyło wielkie zrównoważenie. Na podstawie tego, co mówi o nim Ewangelia. Odnosimy wrażenie, że postępował on zawsze z wielką mądrością i spokojną pewnością, żyjąc dla Boga i jemu służąc, czyż nie mógł mieć świadomości, że otrzyma od niego potrzebne siły, zwłaszcza w chwilach szczególnie trudnych. To go uwalniało od pobudliwości czy zbytniego podniecenia a pozwalało działać spokojnie, z wytrwałą energią. Józef zatem powinien nam się ukazywać jako człowiek młody i silny, jako osobowość bogata w dary naturalne, a bardziej jeszcze w łaskę Bożą.

What's the ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się, Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na obubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Sprawa byśmy oddając mu na ziemi cześć jako nowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Akt poświęcenia się Świętemu Józefowi. Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze. O Jezusie i Maryi, najdroższym memu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twojej opiece, Boży Syn i Jego przeczysta matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, opiekuna, obrońcę i przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, Święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, który mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź piastunem mej duszy, odkupionej krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś dzieciątka Jezus, a ja przyrzekam Ci wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem Będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą ojcowską opiekę. Amen. Obranie świętego Józefa za patrona Święty Józefie, dziewiczy Ojcze i Żywicielu naszego Boga, Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Przeczysty Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, oddaję się pod Twoją opieką i obieram Cię za mego szczególnego patrona i orędownika przed obliczem Boga. Mężu Sprawiedliwy i Wielce Roztropny, Tobie Bóg oddał w ojcowską opiekę swego syna, abyś nim kierował, Według Jego upodobania, bądź moim stróżem i obrońcą. Naucz mnie nabożnie czcić błogosławioną Marię jako Bożą Rodzicielkę. Rozpal moje serce dziecięcą miłością i niezachwianą ufnością ku niej. Wyjednaj mi doskonałe zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. Aby On żył we mnie, a ja w Nim Niech z Twoją pomocą wiernie wypełniam Wszystkie moje obowiązki Strzeż mnie w każdym niebezpieczeństwie Wspomagaj w walce z pokusami Zapalaj gorliwością o świętość I zbawienie moje i wszystkich ludzi Miej mnie w swojej opiece Szczególnie w godzinie śmierci i wprowadź do chwały Jezusa Chrystusa, abym Go razem z Tobą chwalił na wieki. Amen. Idźcie brecz marności światowe, boście mnie zagubić gotowe, już ja mam na wszystko złodszego. Józefa opiekuna swego przy sobie. Już ja mam na wszystko słodszego Józefa opiekuna swego przy sobie.